przyjaciele Chrystusa. I w tygodniu, kiedy dużo myślałam, bo jestem ze społecznością związana tak, że chociaż nie jestem może w ciągu tygodnia na różnych spotkaniach, ale zawsze jestem myślami z ludźmi i kocham Was, z którymi się spotykam. Jest mi dobrze. Czekam każdego spotkania, żeby tylko być. Dużo myślę o relacjach między ludźmi. I w tym tygodniu, kiedy też tak zastanawiałam się nad różnymi sytuacjami, które są w życiach ludzi, mówię, Boże, co jest? Mówię, ludzie szukają ze sobą relacji, nasza społeczność, pastorzy stawiają na relacje między ludźmi. Jest tyle grup, wszędzie ludzie bywają, są, tyle słyszą słowa podawanego tutaj, tyle prawdy, a tyle dzieje się różnych rzeczy. Mówię, co jest, Boże? I słyszę głos. Najpierw to jestem ja. Kto ma ze mną relacje, ten będzie miał prawidłowe relacje z innymi, którzy chodzą ze mną. Zatrzymaj się, aby każdy z Was mógł zatrzymać się w odpowiednim miejscu, bo wszystkie relacje są dobre, ale jeżeli nie masz relacji z Chrystusem każdego dnia, w każdym momencie swojego życia, gdziekolwiek jesteś, w drobiazgach i w rzeczach poważnych, to nie licz na to, że będziesz miał i coś zyskasz przez relacje tylko i bycie z ludźmi, bo tylko każdy tam cię doprowadzi, gdzie jest i da ci to, a nie będąc z Chrystusem, nie masz tej całej pełni w sobie, która jest potrzebna, żeby relacje były naprawdę tylko w oparciu o prawdę Jezusa Chrystusa. Relacje z Nim najpierw, a potem relacje między nami. Niech Wam Bóg błogosławi wszystkim. Ja dziękuję Bogu, że mam ten zaszczyt i pragnę tylko relacji przede wszystkim z Bogiem, a przychodzą relacje z ludźmi. Amen. 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 Chodź, Michał, bardzo proszę.